Dzień dobry, państwo, witajcie. Dzień dobry, cześć, witajcie. Witajcie w naszym biurze. Ze mną mój mąż Dariusz. Ze mną moja żona Karolina. Cześć, witajcie w kolejnym podcaście. To już czwarty. Tak, czwarty odcinek. Jeżeli słuchacie nas na Spotify, na Apple Podcast, witajcie, witajcie. Możecie nas zobaczyć na YouTubie, jak wyglądamy, bo wiem, że ludzie też przychodzą, żeby zobaczyć, tak, kto to da. Ostatnie było mnóstwo komentarzy właśnie, że wpadli, zobaczycie ze Spotify'a. No to może zostaniecie i może zasubskrybujecie kanał. Bardzo Was serdecznie zapraszamy do subskrypcji. No i słuchajcie, troszeczkę zmieniło nam się tło od, zeszłego, od zeszłych podcastów. Jak widzicie. Inaczej. O rzeczywiście sam to uznawiałeś przed chwilą. No. Słuchajcie tak, Darek trochę poprzestawiał, bo chcieliście. Mm, Troszeczkę bardziej minimalistycznie, więc myślę, że. Więc to Więc jak udawa. oglądacie nas na YouTube, to widać nowe tło. Tak, takie trochę nowe. Na tle nowe. są rzęsy, pędzel do pędzel, makijażu tak. i pomadka, szminka. Nie wiem, jak to nazwać. Szminka. Ale te one muszą trafić na ścianę, więc nie wiem, czy one długo z nami Może posiedzą. zamówimy jakieś Nawet. inne na tło, zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie chcieliśmy trochę oczyścić tło. Będziemy tutaj to tło zmieniać. Nie przywiązujcie się za bardzo do tła, ale lubimy tu nagrywać. Mamy tu piękne światło, siedzimy przed oknem, no i fajną atmosferę, mamy fajne biuro, więc um, dlatego nagrywamy tutaj, żeby nie było w studiu, jak wszyscy. Bo my nie lubimy zawsze, jak jest jak wszyscy. Nie, chcemy inaczej. Ale słuchamy Waszych sugestii. Prosiliście i mówiliśmy w poprzednim odcinku, żeby dziewczyny nie odzywały się ze światów na podcastach, więc trzymamy się tego. Na live'ach jest inaczej. Żebyśmy sobie nie przerywali, ale to nie wiem, z tym będzie problem, bo tak, my lubimy bo sobie przerywać. W normalnej rozmowie sobie przerywamy i, i zarówno Jadarkowi, jak i Darek mnie. E, więc tutaj nie wiem, czy obiecamy. Ja również postaram się Biecanki, mówić do cecanki. mikrofonu. Tak, nie obiecuj, nie obiecuj, bo się znajdziesz w piecu. Takie polityczne obiecanki wiesz, tak? Zawsze się mówi, że się zrobi, a się jednak nie a robi. Tak, się tego. nie robi. Chyba, że zapomniał. zagłosujesz na mnie w wyborach kolejnych. Na ciebie bym zagłosowała, bo ty byś przynajmniej coś. Ja coś bym przynajmniej coś tym... zrobił. Tak. Wiem, że Darek jest człowiekiem czynu i na pewno by zrobił. Także słuchajcie, będziemy starać się tutaj słuchać Waszych sugestii, słyszymy, co, czytamy to, co mówicie. I jeszcze jedna rzecz. Pojawiły się jakieś komentarze w stylu, że jak czasem coś pokazujemy na podcaście, to tego nie widać oczywiście w, na Spotify. No Dlatego bo... zachęcamy Was, abyście oglądali na YouTube. Nie, no wiecie o co chodzi. No tak jest, oglądamy różne podcasty. Ludzie rację, mają mimikę, pokazują różne rzeczy, jedzą na tych podcastach, pokazują jakieś gadżety, nie wiem, mają sponsorów, pokazują ich produkty, różne są. Formy. Natomiast no, tego nie przeskoczymy. To jest, tutaj jest wideo, tutaj jest tylko do słuchania, więc jak chcecie zobaczyć, no to na YouTube, jak chcecie posłuchać no to, jak chcecie słuchać naszych głosów, no to faktycznie na słuchawkach. Także co do pokazania tak będzie, no i ja tak jak mówiłam, będę mówić tutaj do mnie. Dzisiaj też będziemy coś pokazywali, ale też tak. opisywali zapach. Zapach. Tak, chcesz od tego zacząć? Nie, jeszcze później. Jeszcze później. później. Zostańcie do końca. Zostańcie a do teraz zrobimy chwilę przerwy. Jeżeli oglądacie nas na YouTubie, to zachęcamy was do subskrypcji kanału, dajcie łapkę w górę, a jeżeli słuchacie nas na jakichś różnych platformach, to zapraszamy do obserwowania profilu. Tak, dzisiaj sponsora nie ma, wyjątkowo w tym odcinku. Jaka szkoda. E, tak, zachęcamy do e, tutaj sponsorowania naszego podcastu, zawsze zachęcamy. Ale ładnie to powiedziałaś, tak pięknie. Tak, e, ale zachęcamy też do subskrypcji. To będzie dzisiaj ten przerywnik. Także przerywiemy Wam jeszcze i przypomnimy o e, właśnie o tym. E, ostatnio mieliśmy na działce urodziny naszej córki, 6 lat skończyła. U. I miała, kazałam wyciszać, sama nie wyciszałam. Przepraszam Was bardzo, ale właśnie obiady przyszły do nas do biura. Pani kanapka, pan kanapka, jak to się mówi. E, tak, szóste urodziny. No i pojawiły się komentarze, oh, bo my co roku tak pokazujemy w ten sposób, że pokazujemy tort, pokazujemy dekoracje, vlogi z przygotowań. Jak robimy imprezę. Jedzenie. Niespodzianki. I tak dalej. No ale nie pokazujemy samej córki, nie pokazujemy dziecka. No bo my nie pokazujemy dziecka tak od zawsze. Od zawsze. Jeżeli nie oglądacie nas na YouTubie, nie subskrybujecie, to nie wiecie, ale mamy dziecko, mamy córkę, ma 6 lat i jej nie pokazujemy. Podjęliśmy taką decyzję świadomie 6 lat temu, jeszcze zanim się urodziła, postanowiliśmy, że nie będzie nasze dziecko osobą medialną, nie będzie będzie osobą prywatną i postaramy się to mm, zachować. No i po co darek pokazywać, imprezę, po co pokazywać zmiany w pokoju, po co pokazywać zakupy dla dziecka, którego go tak naprawdę nie ma, i niektórzy nawet myślą, że, że, go, nie ma. że go nie ma. Ale ostatnio było to zdemontowane, e, bo zaczęliśmy dodawać e, córę w tle, tak jak ro, rozmawia, jak komentuje coś. Tak, no słychać jej głos. Więc, ale wiesz, to może być inny głos, to może być dziecko znajome, wypożyczone dziecko. Wypożyczony aktor nawet. nawet I aktor zabieramy na... wypożyczone dziecko na trzy dni na działkę. Tak. Albo ktoś tam może jest i wiesz, przychodzi do nas. A Albo dźwięk jest podkładany, przecież nie wpadł. Nie, ale czasem rączkę, nóżkę widać. Tak. Więc yy, dlaczego nie pokażemy, dlaczego nie pokażemy? Chociażby z tyłu, no bo niektóre gwiazdy. Nie już się było pokazywać. powiedziane, że pokażcie chociaż z tyłu, ale jak będzie, pokażcie chociaż nóżkę, pokażcie chociaż rączkę, a jak tyle już pokazaliście, to byście twarz pokazali. Co tam? No co, tam już i tak wszystko widać już wiadomo, co mnie Nie wkurzają dziecka. komentarze, jak piszą, że dziecko jest nasze upośledzone, dlatego go nie pokazujemy. To jest w ogóle mega harmadowe. I że musimy teraz udowodnić, że nie jest, żeby tak, je pokazać. To, to jest też. Tak specjalnie! specjalnie. Nie, to, to w ogóle komentarze na temat choroby dziecka, domniemanej choroby, wtrącanie się w takie rzeczy to jest tak obrzydliwe. Uważam, że to, właśnie to pokazuje, dlaczego dziecka nie pokażemy. Bo takie komentarze są: jak pokażemy dziecko, będzie zaraz nie takie, nieśmakie, a taki rozwój, a zły rozwój, a złe jedzenie, złe jedzenie dajecie, a, a tak, dlaczego tak. do tej godziny siedzi. Bo wiesz, instamateczki są zawsze najlepsze i ona cię widzimy ten. On ci powiedzą, co robisz źle w życiu. No, oczywiście, że powiedzą lepiej niż lekarz i tak, ekspert, i psycholog, i tak dalej. No, Czasem rozmawiamy na takie tematy i czasami um, pytam matek, co sądzą, czy im je, jest również ciężko w niektórych sytuacjach. Czasami na live'ach z wami poruszam takie tematy, natomiast nie chciałabym o tym rozmawiać na co dzień. Macierzyństwo to nie jest główny temat naszego vloga. Ale myślę, że fajnie by było zrobić taki jeden dedykowany odcinek albo podcast o macierzyństwie. To, to było interesujące. No musicie jest... dać znać w komentarzach tak. na YouTubie, mm -hmm. czy jesteście zainteresowani tym tematem. Natomiast tak, y jaki jest sens właśnie pokazywania tej imprezy, Darek? Nie, w ogóle żadnego sensu nie ma. To jest po prostu czysty konsumpcjonizm. Ale teraz mówisz zarabianie. sarkastycznie, ja mówię naprawdę, żebyś powiedział. Po co pokazujesz? Po <grym> Ale co jak pokazujemy większość naszego życia, jak robimy imprezy, nawet dla rodziców, jak robię ciasto dla rodziców, a nie pokazuję rodziców, mm -hmm. to się do tego nie przyczepiają na przykład. Mm -hmm. Że nie ma rodziców. Ale dziecko to już musi być. No bo są przyzwyczajeni widzowie, że większość jednak influencerów pokazuje dziecko. I jest teraz Ale ja hype. uważam, że to jest wykorzystywanie wizerunkowe rodziców i dzieci. Przynajmniej ja to powiem wam szczerze. To jest po prostu sprzedawanie świadomości, sprzedawanie dziecka. Jak ktoś wam powie, że robi mu pamiątkę, bo nagrywa filmy, a później występuje w reklamie jogurtu, Albo w reklamie batoników czy jakiegoś stroju do kąpieli dla dziecka. Sorry, ale to jest świadome sprzedawanie dziecka, i nikt mnie teraz nie przestawi, przekabaci. Nie przekona. Przekona, że tak nie jest. Sorry, mhm. no po prostu nie oszukujcie samych siebie. Powiedzcie sobie wprost, po prostu tak, sprzedajemy, robimy wyświetlenia na dziecku. Ostatnio nie wiem, czy oglądałem Juriego e, kanał, e, wcześniej tak strasznie a teraz wszędzie widzę dziecko ich. Mhm. Na każdym filmie dziecko. Trochę tęsknię za tymi jego poprzednimi filmami. Przed dzieckiem. Kilka filmów oglądałem tam. Takich bardzo fajnie, bo tam Zdron nagrywa bardzo fajnie. To robię. No teraz widzę tylko same dziecko, już widzę na miniaturze, po prostu nie oglądam tych filmów. Bo te filmy się najlepiej klikają i ludzie chcą to oglądać. My oglądaliśmy chyba w podcaście. To dziecko tych tak ciągnie, nie? W podcaście Papiery Rozwodowe Maciek z y, żoną fajnie opowiadali na ten temat. Tak, pozdrawiamy. Pozdrawiamy bardzo i posłuchajcie sobie, bo oni, oni sami tam gdzieś pokazują Świetnie dziecko. Świetnie, fajnie Ale fajnie, fajnie opowiadają o tym z perspektywy też osób, które tam u których dziecko się przewija, ale dziecko nie jest u nich głównym. Y, jakby kontentem tego słowa brakowało. Filarem. I, i, I nie chciałabym, żeby było. Wiecie co, też... Po pierwsze, nie chciałabym, żeby mój content się kiedykolwiek zmienił. Ale to... Y, y, na, y, y, może to nie jest i y, pójście na łatwiznę, żeby pokazywać to dziecko, ale widzę po prostu, że no to jest taki jakby główny aspekt ich kanału i to się tak mega zmienia. O tych influencerach, na okay, nagrało dzisiaj Czekaj, bo Myśle, chciałam że... U... myśl. poczekaj. Okay. E, wiesz co, chciałam powiedzieć, że nie chciałabym, żeby mój kanał zmienił się w, żebym ja się zmieniła dla was jako influencerka i żebym stała się influencerką. Ale to wspominałaś nawet kilka lat tą temu. Tą matkową, nie? Właśnie, że... jak to się nazywa, tą parentingową, chociaż tak jak mówiliśmy, mieliśmy propozycję współpracy i tak dalej, żebyśmy robili taki content. Nie chciałabym tego, bo ja sama przestaję oglądać moich ulubionych twórców, którzy Nadmiernie, albo, albo staje się tak, że dziecko staje się główną, to kluka kanału, bo wiadomo, dziecko jest słodkie, małe, wiecie, cute. Tak, że ci robić, wiesz, zakupy. Pomaga ci malować ścianę, są takie, wiesz, super rzeczy. Ale wiecie, gdzie to można zachować. W telefonie waszym możecie sobie zachować, robić sobie zdjęcia, albumy rodzinne i to wszystko zachowywać sobie. My tak to robimy, słuchajcie. Mamy folder cały zrobiony. No. Wszystkie zdjęcia, i są te pamiątki. Później ona sobie będzie mogła zrobić rolkę, będzie mogła sobie zrobić film i puszczać ze znajomymi. No, także no my jest, trzymamy się tej decyzji 6 lat już nam się udaje nie pokazywać dziecka, nie sprzedawać prywatności dziecka. Nie znacie naszego dziecka i tylko jedynie pokazuje tam jakiś hol, czy takie rzeczy, które kupujemy do pokoju, bo to faktycznie jest inspirujące. Może być przydatne, informacje o wyprzedaży, informacja, nie wiem, jakimś wózku. No nie wiem, cokolwiek teraz tak z głowy wymyślam. Ostatnio, jak pokazywałaś wózek na vlogu, był to bardzo dobrze wyświetlany film. No bo ludzie myślą, że jestem w ciąży i że kolejne dziecko, ale byłam zaproszona po prostu na event, gdzie były, prez była prezentacja nowych wózków i tyle, i poszłam, no bo to też jest ciekawy content dla odbiorców, bo jednak mam bardzo dużo mam oglądających. I jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć, że ludzie, mhm. tak jak mówiłeś na początku, bardzo lubią oglądać dziecko. Dlaczego? Y bo, chyba żeby porównać, albo żeby zobaczyć, do jak dziecka, się. albo, albo żeby porównać do swojego dziecka, swojego dzieciństwa, albo zobaczyć, jak dbają o swoje Ale wiesz, rodzice. jakie to jest życie dziecka influencera? Przed to kamerą. nie jest takie samo, ale mi chodzi o to, że to nie jest takie dzieciństwo, jak ja miałem. Wiesz? Oczywiście, że nie takie, jest. Takie, że zamożny albo wiesz, że wszystko co chce, dziecko, to ma. No Ja takiego dzieciństwa nie no miałam. Nie, nie mieliśmy i takiego dzieciństwa. Dlatego każdy chce tak oglądać. Ja tutaj, zabiorę go na wakacje, tutaj i pójdę do sklepu, kupią co chcą. Ja pamiętam, że takich rzeczy nie miałem w ogóle. A wczoraj oglądałeś realny. ten podcast i, i słyszałam, jak ten facet mówił, że możesz dziecku kupić wszystko, zabrać na każde wakacje, kupić wszystkie zabawki. A tak naprawdę dziecko się cieszy, że idzie na zajęcia spiszem. Pokopać piłkę. To było tak ciekawe, fajne, jak to facet podsumował, że dla dziecka najważniejszy jest czas spędzany z rodzicem, nieważne, właśnie co mu kupisz, nieważne, mhm. gdzie go bierzesz i tak dalej. Najważniejszy jest ten czas razem, czy na przykład właśnie jego zainteresowania piłka, nożna, basen i to są szczęście. Czy nawet chwili. wiesz pomazanie patykiem po ziemi. Tak, to są najważniejsze to są, chwile z dzieciństwa. A nie najdroższe klocki Lego. Dokładnie, Co to było sklep. bardzo piękne, jak to powiedział. No ale podsumowując, no taka jest nasza decyzja, staramy się zachować anonimowość córy i nam się to udaje i wam influencerom również to polecam. Róbcie kontent na sobie, a nie opierając się tylko o wasze dzieci, bo wiadomo, że dzieci się sprzedaje dobrze. Świetnie się sprzedają. Ale każde, jeszcze raz to mówię, każda gwiazda Hollywood, każdy aktor, który był w dzieciństwie, dziecięcym aktorem Hollywood, mówi to samo. To są nieszczęśliwi ludzie, mają traumy, mają terapię. Tak, y pooglądajcie sobie, może wywiadem. uda nam się coś podlinkować, żebyście mogli sobie posłuchać o dzieciach, które były wykorzystywane w dzieciństwie. Tak, przed Właśnie do takiego kontentu. I dzieciom było I mówione, że to jest zabawa. Ja powiem wam też z nie wiem, przykładu Piotra, że jak ktoś podchodzi do niego w szkole, teraz to już pewnie nie, ale był mniejszy, że widział ten filmik, co ty nagrałaś z mm -hmm. nim, nie? No to wyobrażajcie sobie, wyobraźcie sobie, jak te dzieciaki będą miały później ciężko, jak będą chodziły do szkoły. Nieważne, czy to wiecie. jest prywatna szkoła, czy publiczna. Tak. Nadal będą miały przerąbane. Tak, po prostu to jest będą tylko miały jeden, naprawdę dwa ciężko. Dokładnie. I, I zobaczcie, co się dzieje. A teraz jak 50? Pię filmów wypuszczono z nimi, to już w ogóle tak. masakra. Będzie Dzie dziecko masakra. Dziecko zna już cała Polska. Naprawdę te osoby, które w dzieciństwie pracowały przed kamerą, źle to wspominają, bo pracowały. W pewnym momencie rodzice, rodzicom też się to zatraca. Wiadomo, że nie wszystkie dzieci będą to tak odbierały, albo tak czuły, bo trudno nam oczywiście powiedzieć, jak to odbierają. Ale też trudno nam opisać uczucia takiego małego dziecka teraz. Może ona już jest nieszczęśliwa, ale wiesz, przed kamerą tata wie. mówi, może, może nie, nie wie, wie że to jest wie. złe. Nie wie, że to jest złe, bo małe dziecko nie wie, Do, dla niego jest zabawa, ale mówię, w którymś momencie przestaje to być zabawa, staje się to obowiązkiem i, i to już nie jest fajne. I dziecko, które powinno siedzieć z, z dziećmi na placu zabaw, w tym czasie jest nagrywany jaki tam content, nie wiem, cokolwiek... Yy. I to dziecko musi brać w tym udział. Ale nawet jest nagrywane, jak się bla, bawi samo z, z innymi dziećmi, w sensie samo z innymi dziećmi na, na placu zabaw. Wiesz o co chodzi? Że nie ma tej chwili, że jest nie nagrywane. Mm -hmm. Po prostu idealnie, jak dziecko się bawi, lata. No ja to mówię o wielu twórcach. Po prostu nie o. No jestem również przeciwna. Ma, moje koleżanki również dzieci pokazują, mam koleżanki influencerki. To nie jest ale wiesz się... o co chodzi, że ci twórcy są już tak zasięgowi, że oni muszą tego dziecka pokazywać. Wiesz o co chodzi? Nie, nawet nie zasięgowi. Twórcy po prostu pokazują ich okay. i mówią mi, że no tak, nie mam jeszcze takiego dużego kanału jak ty, więc, yy, więc dla mnie to jest jeszcze OK, ale wiecie, w którymś momencie to przestaje być OK. W którymś momencie... No to nawet nie, oni sobie nie, zdadzą, nie zdają sprawy, kiedy to przestaje być OK. No. I to nie jest tak, że ja się kłócę z moimi koleżankami, nie, 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 kłócę, nie, nie kłócimy no się z nikim, tak nie, nie uświadamiamy, przetarta. każdy wie jakie mamy zdanie, my wiemy jakie ma zdanie ktoś inny i też potrafimy z nimi rozmawiać, bo każdy ma swoje argumenty, ale taka jest nasza decyzja i koniec, tutaj jesteśmy nieustępliwi. A ja naprawdę. też nie muszę przekonywać kogoś, Ja chcę to niech pokazuje, ja, mi, mi to jest obojętne, no. po prostu ja mówię, że to jest złe i tyle, no tak jak ktoś mówi, że coś robię jest złe, ale nie musi mnie przekonywać od razu, żebym z czegoś zrezygnował. No. Także tyle. Yy, urodziny się udały, było super. Polecamy wam serdecznie Garden Party. A to będziemy pokazywali to w dziecko? Tak podsumując? Nie. nie. <grytanie> Powiedziałam, że nie. Ale co chciałam powiedzieć. Urodziny się udały. Polecamy wam Garden Party. Mniejszy koszt niż wyjście do jakiejś tam sali zabaw. Yy, przyjemniej we własnym ogródku. Na luzie. Im więcej, im bardziej na luzie, tym lepiej. Zrobiliśmy grilla, zrobiliśmy luz. Dzieciaki się bawiły. Wiecie, im prostsza zabawa. Ja na przykład zrobiłam w tym roku, możecie zobaczyć na vlogu, taki koc i rozłożyłam dzieciakom. W Action pokupowałam te Wszystkie podobrazia, farby, pędzle, jakieś tam dekoracje i dzieciaki robiły pracę. To zrobiłaś naprawdę. No dziękuję. Ja się zajmuję zawsze z tą atrakcjami. Atrakcjami darek się zajmuje resztą dekoracjami i jedzeniem, ale naprawdę powiem wam, że szukanie skarbów, pierwsza rzecz, szukanie skarbów poukrywane gdzieś w trawie, ym, na drzewach i tak dalej. Dzieciaki po prostu oszalały. Ja mówię: "Słuchajcie, jesteście piratami, macie teraz misję jak, szukać jak skarbu." Przychodziły po podpowiedź, gdzie to jest schowana, a ja mówię: "Wszędzie na całej działce." Młoda mówi do mnie: mama, ale to jest nieprawda. Y, piraci szukali złota, a tutaj złota nie ma." Ja mówię: "Dobra, ale to są skarby." Także szukali zabawa była Niesamowita. Później było, e, później było właśnie malowanie, była piñata. To są takie rozrywki, które możecie zrobić na dworze, prawie że bardzo niskim kosztem. Kompanie się, się w Jacuzzi, rzece. Kompanie się w rzece. Jakiś basenik rozstawić. Słuchajcie, woda. Może Just być nawet na ten taki, wiesz, latający słonecznik, co psika wodą dookoła. W ogóle woda dla dzieciaków to jest raj. To nie potrzebujecie drogich rozwiązań, nawet nie potrzebujecie stawiać tego jacuzzi. Basenik no guchany. i tak się składa zawsze, że jest piękna pogoda, jak robimy urodziny. No, polecamy wam serdecznie. E, także tak to wygląda, jeżeli chodzi o urodziny. Dziękujemy serdecznie za wszystkie życzenia. Wrzuciliśmy wam rolkę, wrzuciliśmy wam zdjęcie z tortem i e, bardzo nam się to wszystko udało. E, słuchaj, e, pytania były dotyczące m, boksa. Naszego mhm. boksa, który właśnie już prawie się sprzedał, mhm. notabene. E, było parę pytań, jak to działa na live. Mnie dziewczyny pytały... Jak to działa, jak się można do takiego boksa dostać, na jakiej zasadzie my tego boksa robimy, bo wiecie, że w naszym boksie znajdują się kosmetyki, jest też biżuteria z naszego sklepu. Jak to jest, że, że można do tego boksa swoje produkty dać, czy to się za to, to płaci, czy my za to płacimy i. i, i na czym to w ogóle polega ta współpraca między sklepem stylizacji TV a między e, firmami, które dają nam kosmetyki do boksa? W zasadzie mm, będę tak naprawdę być, jako, na wywiadzie w skrócie. <laughs> wyjaśniając, możecie napisać do nas na Instagrama, na Instagram sklepu. Lub e, na maila. Lub na maila tak, że chcecie się znaleźć w stylizację Box. Mm, polega to na tym, że klient dostarcza produkty, my dostarczamy mu zasięgi reklamer, mu robimy w skrócie. Bardzo prosta wymiana. Rolki, posty, stories, film, musi dostarczyć produkt, może być to jeden, może to być yy, w sensie miks nie, nie jedna jednego sztuka, nie rodzaju, tak. ale na przykład inny zapach lub inny rodzaj produktu, ale konkretnie, na przykład maska to kilka różnych rodzajów. No co tu jeszcze mogę powiedzieć? No w sumie tyle. Nie ma Dobieramy, żadnej dobiera, większej... Budujemy boxa właśnie z produktów, które też nam się podobają, które ja wcześniej testuję, dostaję do testów. Czasem producenci mi wysyłają kilka produktów, czy wysyłają nam linki, które chcemy produkty wybrać do boksa i wtedy decydujemy. Boks też kosztuje trochę ponad 100 zł, 125, zł. Zazwyczaj, tak? Zależy jaka jest zawartość, bo czasem się zdarza, że zawartość ma 500 zł, to jest to troszkę, troszkę droższy. droższy. I wtedy cena... Cena jest jakby połowę mniejsza, tak? Ja, tak, wiem, zazwyczaj zasada jest taka, że jest mniej więcej połowę troszkę mhm. mniej niż połowę. Bar, y, wartości. Tak. Boksa. Także zapraszamy was serdecznie do kontaktu, jeżeli pracujecie w marketingu w firmie lub macie swoją, macie produkty, e, może się nam uda nawiązać współpracę. Boksy wypuszczamy już chyba trzeci rok. E, fajnie nam się to sprawdza i e, widzą też się podoba, bo te boksy bardzo fajnie schodzą. No tak, e, mogą z tego skorzystać. Tak. Ma, możecie skorzystać. Macie Każdy jest win-win. Tak. I klient i i kupujące. I później tak to wygląda, że wysyłacie nam te swoje produkty, tam nie podajemy teraz konkretnej ilości oczywiście, bo to jest tajemnica. Z każdy, też każdy miesiąc jest inny. Tak, w każdym razie Boksy są pakowane ręcznie przez tutaj tego pana i, I, ekipę, i, ekipę, i ekipę, która jest z nami. Fajne jest to, bo w tym momencie, jak pakujemy ją, sami mogę nagrać i wszystko pokazać. Też bo też o to chodzi, ale zdarzało się, miesiące że nie było mnie, zdarzyło się miesiące, że nie było mnie, i dziewczyny musiały jechać, spakować. Tak, także pakowane są ręcznie pod klienta i wysyłane od razu z naszego magazynu, więc ym, tak to wygląda. No i później nagrywam rolki i tak dalej. Ja też dostaję tego boksa, tak samo jak wy go kupujecie. jak ja go dostaję. Jednego, jednego, jedynego, i rozpakowuję, nagrywam tam materiał także tak to wygląda współpraca. I drugie było pytanie, jak wygląda współpraca z I of Handmade Made in Poland, bo pojawiła się troszeczkę. To bardziej do ciebie było. Tak. Pojawiło się taki trochę zgrzyt. Ktoś wysyła nam paczkę po prostu ktoś ma sklep. Z czymkolwiek, z kosmetykami, z desetami, cokolwiek. Ale ich nie robi ręcznie. Po prostu prowadzi sklep, a producentów ma innych. Czyli chciał oszukać, że produkuje. Maszynowo. Właśnie, o, chodzi o produkowanie, o wytwarzanie czegoś ręcznie. Sama nazwa wskazuje Made in Poland, I love Handmade, okay. że robię to ręcznie. Nieważne, czy piszę e-booka, bo może być e-book, może być książka napisana, może, może być, być biżuteria. E biżuteria, może być torebka, może być makrama, może być ciuch. Coś, co. A co robię... z ubraniem na przykład, które. Jest gotowa koszulka, a jest na przykład haft zrobiony ręcznie. To też, się też jest okej. Okay, jeżeli ktoś, ktoś robi haft. Okej, okay, ale czyli nie ogólnie tak, że wszystko zrobione gdzieś i, i przychodzisz Wiesz fajnie tylko jakby, z marką. nie no dla mnie ta koszulka powinna być zrobiona w Polsce jednak. Wiesz, to nie okay. jest tak, że ktoś kupi mnóstwo chińskich koszulek i jakichś tam najtańszych i ty zrobi to na zrobi haft. To nie o to chodzi. To wiesz, to też musi być coś takiego stworzonego, To jest polska marka zrobiona przez no panią by Basię by i po prostu wszystko robi ona sama wszystko lub, lub szwalnia jej robi, pomaga, no nie wiem, cokolwiek. W każdym razie to musi być faktycznie jakieś dzieło. Okej, okay, a skończ, bo ci przerwałem. Chodzi o ten, że ktoś dostarczył jakiś produkt, który tak, jest Tak, nie, chodzi mi o to, że jeżeli ktoś ma sklep i po prostu ma, nie wiem, polskie, polskie kosmetyki na przykład, mm -hmm. to nie znaczy, że to jest handmade. Ma, to ma być handmade. Okay. To nie znaczy, że prowadzicie sklep, chcecie go zareklamować, bo cała idea po, m, polega na tym, że ja nieodpłatnie reklamuję polskich twórców. I tę serię robię od lat, nie wiem, od ośmiu. Od dawna y, robię tą serię i miałam taki mały przestój, bo też wkurzyli mnie niektórzy twórcy. A jakie bo... były minusy? Jak cię wkurzyli? Minusy były takie, że kto... ja zawsze zastrzegam, że niestety nie deklaruje się, jeżeli chodzi Nie o czas. Nie gwarantuje no? czasu. Ja mogę ten odcinek nagrać za, naprawdę za dwa miesiące. Bo musisz zabrać przecież też yy, Muszę kilka zabrać produkty. Film. To jest moja dobra wola, że ja nagrywam dla was reklamę nieodpłatnie, bo ja normalnie biorę kasę za promocję różnych marek. Marek, Marek. A wy jesteście twórcami. Mówię o, o artystach, tak? I wkurzające jest to, kiedy ktoś mi wysyła jedną rzecz i pisze mi nowe maile. Kiedy się film pojawi, kiedy się film pojawi, a miał się pojawić, a coś tam. I mi, jest, mi zaczyna być głupio po prostu. A nie możesz mu odpisać, wtedy pojawi się? Odpisuję, ale znowu się pojawiają maile po tygodniu. Kiedy film, kiedy film, kiedy film. Bo ta osoba liczy, że jak ja nagram ten film, to nagle wiesz, sprzeda i będzie boom. Rusz. A może nie ruszy, sprzedaż. Może nie ruszy, to nie jest gwarancja, że ruszy, ale ja, ja po prostu wam pokazuję, wizerunkowo pokazuję, co tworzycie. Też wyrażę swoją szczerą opinię, co sądzę o tej rzeczy. No właśnie, i tak to wygląda. Jesteście twórcami, jesteście artystami, chcecie się pokazać w tej serii, piszecie do mnie maila. Za darmo. Za darmo, tak. Piszecie do mnie maila, piszecie do mnie na Instagramie. Ja tą wiadomość przekieruję i tak do mojej Betty, bo ona ustala z wami tę współpracę. Nie gwarantuję wam czasu, kiedy ten film się pojawi, ale jak już zbiorę wystarczającą większą ilość produktów do filmu, wtedy film nagrywam. Ale ja lubię te filmy właśnie. To ja też fajne. lubię te filmy, bo, bo to jest e trochę jak święta. Na różne rzeczy się trafia. Ostatnio o, na przykład tak. piniaty. Piniaty świetne były, no Kurczę, i rzeczywiście no użyliśmy fajne. ich na święta. Naprawdę fantastyczne. Więc tutaj was uczulam na to, że to musi być robione w Polsce, to musi być polski wytwór. Ale a... były też takie miski. Ten mm -hmm. misiek to też piękne, był. Piękne, te misieczki były. No także e, fajne pomysły na prezenty. Ja lubię wspierać polskich twórców. Jak macie znacie takie osoby, które chcą się pokazać, to nie muszą być duże firmy. To wystarczy, że macie Instagrama, wystarczy, że macie Facebooka, niektórzy zbierają zamówienia przez maila, ale fajnie by było gdzieś wrzucać jednak te zdjęcia swoich dzieł. Taka fajna pani krawcowa też wysłała do mnie, która, która ma faktycznie punkt krawiecki mhm. i tworzy takie rzeczy, robi te torebki, plecie, różne, przeróżne osoby mi wysyłają i te wszystkie osoby łączy jedno, ta pasja i ten talent właśnie do robienia czegoś ręcznie. Mają taką kreatywność, którą muszą przelać w jakiś sposób na te swoje wyroby. Czyli po prostu uczylamy tych twórców handmade, żeby bardziej byli spokojni nie byli tacy roszczeniowi, że od razu wszystkiego wymagają za jednego miśka. Tak, żeby po prostu... No tak, to powiedziałeś brzydko, no ale tak, no tak. Żeby po prostu ich uspokoić, poczekać. że ten film będzie Będzie, i będzie, będzie. poczekajcie. I druga sprawa jest taka, że... Um... Nie muszę być tacy nargolili. Nie, nie o to chodzi, Darek nie chcę tutaj kogoś besztać. Nie, że to musi być ten wytwór faktycznie. I raz miałam nieprzyjemną sytuację, gdzie firma mi wysyłała bodajże pościel. Pościel, właśnie chciałam to było 100 to lat temu i ty później te zamówienia ludzie zaczęli zamawiać um, i okazało się, że to była jakaś nieuczciwa osoba. I głupio, mhm. wiecie, też jestem ja w głupiej sytuacji postawiona, bo ja to zareklamowałam, zarekomendowałam, wiecie, ja nie znam tych osób. To nie jest tak, że ja nie za wiem, nie to ręczę. Jest. To, to nie są nasi znajomi. To nie są nasi znajomi, którzy robią czapki czy, czy nie wiem, czy miszki. To są obce dla mnie osoby. Ja pokazuję ich działalność. To jest tak, jak paczka PR do mnie przychodzi. Więc to nie jest tak, że ja za nie ręczę. I tutaj się właśnie pojawiły problemy, że ta osoba nie wysyłała tych zamówień, później były do mnie pre 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 pretensje. I to się jakoś tak wszystko nawarstwiło i ja przestałam te odcinki nagrywać. Jakoś straciłam do nich um, serce. Ale powiem wam, że super nam się teraz um, z artystami współpracuje i te rzeczy są naprawdę piękne. Więc tak wygląda współpraca przy I Love Handmade, Coś za coś. To jest taka wymiana barterowa, że tak powiem i mam nadzieję, że te odcinki wam się podobają, a wiem, że się podobają, bo ch chęcią tak, oglądacie. Tak, to, to jest coś pięknego, można pokazać naprawdę fajne produkty i ja pamiętam, że dostałeś raz takie świece miodowe i produkty no, z, z miodem. Kurczę, w ogóle miody naprawdę kiedyś dostaliśmy były. też. Mam też świece nadal w domu i miody, miody też naprawdę, przyszły. dużo mhm. fajnych rzeczy, które można pokazać i potraktujcie to tak naprawdę jak darmową platformę, bo to może naprawdę ułatwić Życie i zwiększyć Start. sprzedaż Start. w biznesie. Tak. E, tu mam napisane od naszej ekipy kanały nadawcze, bo ruszyła nowa tak. e, funkcja na tak. Instagramie. Są to jakby wiadomości, tak naprawdę, od jednej osoby do twórców. Oczywiście twórcy tam nie mogą pisać tylko. Taki jest monolog. Czekaj, czekaj, czekaj. Co ty w ogóle powiedziałeś? Mówię... Od jednej osoby do twórców, twórcy tam nie mogą nie, pisać. Nie, pomyliłam się. No się właśnie, pomyliłem. od jednej osoby, od twórcy do widzów. Tak. O. Widzowie tam nie mogą pisać. Widzowie mogą tam nie mogą pisać. Dobrze, jedynie... że nie jesteś w Tak, widzisz, dobrze, że jestem. Widzowie mogą tylko reagować, wysłać serduszka, tam lajki i tak dalej i odtwarzać. Ale tylko myślę... serduszka, tak. Tak, Serduszko ale jest to, słuchajcie, fajne dla nas narzędzie do komunikacji z wami. Oprócz tego, że Instastory. Um... My wcześniej korzystaliśmy z grupy Whatsapp. No dalej korzystamy, jest ta grupa na WhatsAppie. A ale tutaj mamy więcej osób niestety na tych grupach nadawczych. Niestety, niestety, wiecie co i szybciej odczytujecie te na tych grupach nadawczych. Powiadomienie przychodzi. Powiadomienie przychodzi i bardzo nam się to sprawdza, póki co. I bardzo długo czekaliśmy na włączenie tej funkcji, funkcji na naszych kanałach. Jak ci włączyli, to u mnie było dosłownie od razu dostępne. Słuchaj, ale Więc niektórzy wrzucali już czasu. od ponad miesiąca. A wiem, że na przykład gadałem z Patrykiem strzałami nadal nie ma tego. Nie ma? Nie. Ja widziałam, ja śledziłam u Klaudii Cukier Puder już chyba z trzy tygodnie i wrzuca nowości na swoim sklepie, słocze, jakieś tam dodatkowe rzeczy po live, po rolce, udostępnia rolki. Super w ogóle komunikacja też dla osób, które mają sklep. To jest fajna rzecz, wrzucanie nowości. Tak, my dodajemy też często promocje, które nie są dostępne nigdzie, tylko na tych grupach. Tak, to jest, jest też fajna sprawa. Także ja tam wam też nagrywam głosówki. W ogóle ja uwielbiam nagrywać głosówki, jestem osoba głosówka. Darek nie bardzo lubi. Ja lubię po prostu pisać i dodawać. Ko ja konkretnie, nie takie. Ci ciekawa, czy bo głosówki to. są takie, że ja muszę się dowiedzieć, a ja lubię szybko przeczytać i dopiero później sobie odpowiedzieć, bo nie mogę przesłuchać pół głosówki, a później dosłuchać. Ale głosówki, to, głosówki. to trochę jest tak, jakbyśmy rozmawiali z kimś przez telefon. To jest tego podświadomie. Słyszysz tak. głos tej osoby, słyszysz emocje. Ja wolę głosówki. Ja naprawdę. Ja z dziewczynami moimi, z Ewą i Sarą nagrywamy nie wiem ile dziennie głosówek. Ale my nawalamy. Ja też z znajomymi od, nagrywam głosówki. Od trzech ale lat Możemy to, może że jak ktoś nagrywa długie głosówki, to muszę się skupić na tymi No, trzy lata albo cztery, już z saramizową nawalamy. Może zrobimy przerywnik na e, lokowanku nowych produktów we współpracy z marką Lulalow? A, już myślałam, że robisz sponsora, którego nie ma. <laughs> Nie, słuchajcie, sponsor, którego nie ma, przypominam o subskrypcji. Obiecałam, że przypomnę o subskrypcji. Przypominam, subskrybujemy kanał i też proszę za zasub, zasubskrybować. Jesteśmy jeszcze w tym nowi, więc... Tak, zasubskrybować stylizację TV, bo dzisiaj się pojawiło pytanie na live, dlaczego nie ma miliona. To tylko od was zależy. Wbijajcie te subskrypcje, będzie nam bardzo miło. Musimy wam to przypominać, bo ludzie przestali już subskrybować i obserwują e, twórców, bo im się i tak wyświetlają przez proponowane i już nawet nie subskrybują, zapominają. Także pamiętajcie, że możecie dodać przecież... Kliknąć przecież subskrybuj. Tak, i tak samo, na... jeżeli chodzi o kanał Hejłobuzy, 40% widzów nie obserwuje Nie jest to samo kanału. na kanale. No. Możemy, paczuszkę? Poprosimy. Słuchajcie, Betty nam przyniosła Betty dobrze właśnie... nas słuchać. Betty ma nasz odsłuch. Betty ma odsłuch. słyszysz nas dobrze? Wszystko jest OK? Tam adresu nie ma nigdzie. Dobrze. Poprosimy <noise> a jak, na... się <noise> jak się nie odzywa? się nie odzywa? Słuchajcie, naprawdę dziewczyny udają, że ich nie ma tutaj, a są. Jest, Czekaj, ich tu, paczka. jest tu paczka. z lulalow i Ania Może nim trochę poczekaj chwilę i Ania mi wysłała tą paczkę przed urlopem ja nie zdążyłam wziąć. Później wzięliśmy ją wczoraj w nocy od sąsiadów i tak czekała na nas, czekała. Pachnie ładnie. I musimy Wam zdradzić, że tu będzie coś zapachowego z nowej kolekcji Lulalow. W poprzednim podcaście Wam pokazywaliśmy wzór, czy dwa podcasty temu. Będzie nowa kolekcja z Lulalow. Ania już rzuca zapowiedzi, więc i ja wrzucam zapowiedzi i powiedziałam: Wiesz co, Ania? Ja powącham to wszystko, ale chcę to zrobić na live na podcaście razem z Wami i moją reakcję zobaczycie i też z Darkiem tu wybierzemy. I jeszcze tego nie wącham. Ja też nie. To, to Dziewczyny tylko zajrzały. To i słuchajcie, dla tych co nie widzą, wyciągamy. Teraz folię wyciągamy. I będziemy wąchać. Mamy tutaj prototypy zapachów, Świec. świeczek. Tak, nie będzie to świeczka niwa. Nie, nie, nie. Darek, nie będzie to świeczka niwa. Hit. To jest hit. Powoli. O, tak nie wyciągaj, bo to zły pomysł, bo A. one są szklane. Dobrze. Pierwsza rzecz, wyciągamy dyfuzor. Dyfuzor będzie. Lecimy po kolei może, co? Wiesz czy chcesz co? wszystko wypakować? Nie, chcę dyfuzory najpierw w takim razie. Chyba to jest tylko jeden. Jest jeden dyfuzor? Dwa. Jest tutaj dwa. Za ściany. patyczki. Ładne, czarne. E, docelowo nie wiadomo, czy będzie to. Docelowo nie wiadomo, czy będzie to tak wyglądało, jak wygląda, ale e, więc się nie kierujcie opakowaniem. Nie, opakowanie będzie jeszcze zmienione. U, szelest, szelest! Wyciągane ja nie chciałam tego dyfuzor? wiecie, wcześniej wypakować, bo wiem, że to może Wam szaleści, Proszę. ale chciałam tutaj, żeby paczka była naprawdę taka przyszła. O, tak ja już czuję święta. Słuchajcie. Hmm. Mm, dyfuzory. Lulalof ma e, bardzo aromatyczne, fajnie czuć zapachy. E, ja mam od nich dyfuzor, miałam taki owocowy i mieliśmy go w łazience na działce i bardzo długo nam pachnie. Wiem, że lubicie dyfuzory. Także tutaj mamy pierwszy. Mamy tylko dwa, tak? Dyfuzory. Czy mamy więcej? Ym, mamy tylko dwa. Tylko dwa. Do powąchanie. nie wiadomo ile jeszcze będzie. Dobra. I one są fajne, bo one są dobre też dla alergików i dla. E, mogą kobiety w ciąży, z tego co pamiętam. Nie, nie są takie szkodliwe, jak te, wiecie, takie kupione gdzieś tam w sklepie chemicznym. Dobra, numer jeden. Nie chcę tu wylać na siebie, bo on jest olejkowy dosyć. To jest dosyć, cały biurk będzie pachniał tym. Dosyć męski zapach. No bo tak też stricte wiesz, I musisz pamiętać, mi się że. I patyczki... Nie, sandałowe, sandałowe. Okej. Okay. Drzewo sandałowe, dlatego to jest taki zapach dosyć dla mnie orientalny. Powąchaj, dosyć męski jest dla mnie. Pięknie pachnie. No wiedziałam, że ci się podoba. Mi się podoba, naprawdę. Pierwszy ci się podoba. Przeczytaj mm -hmm. co tam jest. Rum, geranium, drzewo sandałowe. No to dla ciebie zapach. Rum, geranium. A ja tutaj A, mam. A czuć ten rum. Pięknie Czujesz, pachnie. Rum, naprawdę. Ja Słuchaj. Ciekawe, czy będziemy mogli wypuścić jakieś takie malutkie próbki, żeby zanim ktoś kupi duże pojemności, bo to też jest fajne, od mhm. razu kupić set y, zapachów albo... Nie, to nie ma sensu. Nie? W ogóle. To, to, to nie, bo, nie, jest bo to droższe. jest zapach, bo to są patyczki, to nie jest, to są perfumy. Masz rację. Perfumy będą osobno, ale to nie, tutaj tylko mamy te do domu. że Za dużo zdradzamy. Skupmy Dobra, się na tym. Nic już nie mówię. Drugi zapach, Karolina Wącha. Bardziej mi się podoba. Chociaż okay. jest tu piżmo, ale bardziej mi się podoba. Tak. Tak? Masz rację. Tak? Pięknie pachnie. Ten jest do takiego luksusowego wnętrza, które jest takie ciemne, mm, mroczne. Możesz pachnie. usiąść na skórzanej kanapie i zrelaksować. Ten się Ten zapach jest przed kominkiem. uzależniający. taki smakowity. A to tylko nie, jest drugi no, zapach? Taki jest wciągający ten zapach, ten drugi. A To jest oud. Tak, ja jeszcze powącham trochę. To pachnie po prostu. Nie, drugi mi się bardziej podoba. Niesamowicie wciąga, nie? To pachnie jak święta. Nie. Nie, mi pachnie trochę świątecznie. Mi pachnie takim domem, tak słodko, no Właśnie tak ciepło, słodko, takie jakbyś nie piekła ciasto drożdżowe. Coś jest słodkiego, ale, ale tutaj jest też paczula, Piżmo jest taki, wiecie, ja bym teoretycznie takich perfum na przykład sobie nie kupiła. Okay. A tutaj powiem wam, że... Mhm. Aniu, numer... No wyślę ci po niektóre. Ja zostawię tutaj e, ten zapach na biurku. Ułożymy patyki i sobie niech pachnie, i zobaczymy jak będzie z zapachem. Przyjdziemy jutro do biura i będziemy czuć. Nie pamiętam, co my tu kiedyś, słuchajcie, zostawiliśmy w biurze, że tak. Co to było? Świeczka. Świeczka, Świeczka z Debuff, But it works. Także wkładam. To jest tylko próba, to nie będzie takie opakowanie jak Darek mówił. To jest tylko i wyłącznie próba. Dobrze, lecimy dalej. Może wypakujemy Wypakuj świece. Wypakuj świeczki, ja ich nie wącham jeszcze. E, to są w e, białych, opakowania matowych opakowaniach. Tak, to nie są. Nie sugerujmy się e, tym opakowaniem. W się sensie na naklejka. Nie wiem, może będzie biała świeca. Może będzie, jeszcze nie wiemy. Mi by się podobało to, jakby była biała. Ale wiesz, kolekcja jest taka dosyć ciemna, zimowa. Można by było nakleić naklejkę na nią piękną, e, zimową. No, zobaczymy. Zobaczymy tego. jak opakowania. W każdym razie świece będą sojowe. Wiadomo, nie będą... Jakieś sztuczne. Sporo mamy tych świec. Tak. No, ciekawe zapachy. Powiem Wam ciekawe. Znowu się pojawia paczula, piżmo. Kadzidło się pojawia. Tutaj coś się zamazało. Nie wiem co to jest. Już widzę. Ojejku, ile mamy do wyboru? Raz, dwa, trzy, cztery, siedem zapachów. I musimy wybrać jeden. A może dwa. Nie wiem, może nie namówię na dwa. Jaka Jak tylko jeden? to No chyba tylko jeden. Nie wiem, zobaczymy. Nie, musi być wybór. Musi być wybór. Dobra. Pierwszy zapach, idziemy po kolei. Eee, dobra. To tak szybko, żeby nie przeciągać. Piękny zapach. O! Podoba mi się. Bardzo tak. mi się podoba. Mhm. Z dodatkiem imbiru. Z dodatkiem imbiru jest tytoniu. No pięknie pachnie, pokaż mi jeszcze raz. Bardzo ładnie. Nie możemy tu świat zapalić, bo jesteśmy w biurze i włączy się alarm przeciwpożarowy i za zaleje nas wodą. A nie musimy, one tak intensywnie pachną, że nie trzeba. Piękny zapach. Pokazuj drugi. Ten mi się podoba. dobra, to odstawiam. Drugi. Okay. Mamy bardziej waniliowy. Też fajny. To jest mój typ, ale wiem, że może nie, nie być Twój. Zobacz, jak wanilia tobie. Nie, za bardzo kremowo i śmietankowo. Nie, mi się podoba. Tutaj <laughs> mi się po czekaj, odkładaj, na, że nie. Ok. Dalej mamy kolejny zapach. To jeden, jedne patyczki tak pachniały. No, tak? piękne. Tak. Piękny. To jest ten zapach, który jest na tak? Tak. Kolejny zapach wezmę stąd. U, to jest zapach, który mi mieliśmy już, bo my mieliśmy kiedyś świece. Nie wiem, czy pamiętacie, parę lat temu też robione w Polsce, też sojowa. U nas na sklepie były e, i był jeden z takich zapachów. Tak, dokładnie ten zapach mieliśmy na sklepie, więc nie tak, możemy dokładnie. go wypuścić. Grzane wino. Grzane wino. Było. Było grzane wino. Kto miał nasze świece, ten wie. Bar... A czemu nie może go wypuścić? Nie no już było. Weźmy coś innego. Zróbmy jakiś Ach, bardziej ja skomplikowany. Ja jestem na tak, bo to jest nie. zapach, który... U, to może być dobre. To będzie z pomarańczą. Już zadecyduła. To, to jest Halloween. O tak, to jest mój zapach. O tak. To jest coś. Ten musi być. Ten musi być. Tak. Wiesz co, zamiast ja myślę, chyba, że Zamiast, zamiast tego pierwszego. Albo... Chociaż oba mi się podobają. Zostawmy, na, później wybierzemy z tych trzech. O kurczę, powiem wam, ciężki będzie wybór. Ale ten będzie na pewno. Tutaj mamy... O Jezu, jak o. pięknie pachną, naprawdę. Święta, Pierwsze dynia, goździki, odpadają. Mi się kojarzy. To odpadają, bo to jest to drzewo sandałowe. Nie, Nie. to odpada. Tam. <śmiech> <śmiech> I ostatnie, co mi się zamazało, ale, ale jakaś to, bergamota tutaj. To, jest. to jest. Żadne wino fajnie pachnie. Fajne. Trochę mi się kojarzy z jakimś Zobaczymy, zapachem jankikadu. nasze janki dziewczyny kadoł. powiedzą. Hmm, nie, po, po taki I Słuchajcie, mamy trzy świeczki. Zostały trzy świeczki i trochę się boję, co to będzie. Jeszcze bym tam dodał, dodał grzane wino i się zastanowił nad tym grzanym winem Nie, ja nie chcę grzanego wina. Chcę trzy. Nie. Widzicie, jak chcę Karolina jest trzy. taka stanowcza? Widzę, mówi, nie, i nie. nie, nie. To ja sobie sam tą świeczkę zapalę. A sobie, zapal sobie. W swoim, w swoim w kibelku. Swoim, w swoim gronie. <laughs> Dlaczego w kibelku? Nie Żeby kibel... tylko ja mógł wąchać. W swoim pokoju, w swoim w pracowniku. Nie mam swojego w pokoju w domu, w domu, niestety. Nie dorobiłem się jeszcze. No, cura mówi, że masz swój pokój. W, swoim... w garażu. garażu. Ona zawsze mówi, że masz w garażu. Kurczę, garażu. No, ale słuchaj tak, te trzy zapachy. No bo w kuchni to jest mój pokój. Ja już no, nie muszę ich wąchać. Nie musisz ich wąchać. No, bardzo fajne. Na Chociaż te są z podobnej bajki, te dwa i ten. A powiedz, maręczowy. kiedy wyjdą wtedy. Wiadomo. Już coś? Myślę, że w październiku. Myślę, że w październiku. Zaraz. No pod koniec to nie jest zaraz. To jest dosłownie... No, dużo miesiące, ale wiesz co pod zleci. koniec. Myślę, że tak z dwa i pół miesiąca. To idealne będą te zapachy na ten klimat. Tak, zobaczymy, jak te jeszcze raz. Yy, padyczki. No, teraz powąchaj. Musimy też wejść tu jutro do biura i tak wdechnąć ten zapach. No, teraz mi się zobacz, nie podoba. Teraz ci się nie podoba? Nie. To może te drugie też otwórzmy, żeby wiesz, żeby... Ale nie chcę ich łączyć, A, bo no tak, być, nie wiesz, ma sensu. Teraz ci się już nie podoba, jak to już... To będzie się jak zapachy Jo Malone, że możesz 15 zapachów łączyć ze sobą. I tak. Także, słuchajcie, byliście świadkami um, właśnie Tak to wygląda. Tak to wygląda. W Mamy... ostatnim odcinku wybieraliśmy kolor końcówki do błyszczyka. Dzisiaj wybieramy tak. Wyjdą Tak, wyjdzie kolekcja zarówno z Han. I nowości z Han, które niestety nam się przeciągają, ale wyjdzie, wyjdzie, obiecuję. Mam już produkty, wkłady wybrane, teraz tylko czekamy na opakowania. No i wyjdzie kolekcja z Lulalow. Także bardzo ekscytująca ekscytujący jesień nam się szykuje. Wiem, że obie marki bardzo lubicie. Han, jedna z fajniejszych polskich marek makijażowych, moim zdaniem drogeryjnych. I Lulalow nie, nie trzeba przedstawiać. I wszystkie mateczki wiedzą, i osoby, które lubią, cenią sobie naturalne tkaniny i szczotkowanie ciała. No z tego chyba nas zasłynęli. I Mr. B. Mr. B. I Mr. B, który dostaliśmy notabene od koleżanki i wtedy poznałam Lulalow. Także pozdrawiamy cię Aniu i Aśka. Dobrze, tak. to przejdziemy do cięższego tematu, czyli dramy sprzed wielu lat, która nagrała y, Weronika Jaguś y, z filmem Jeffrey Star, że Karolina nie umiesz się malować. Y, I może ty przytoczysz to, bo do ciebie została wysłana wiadomość Tak, słuchajcie, nagrałam Wam ostatnio taki film z podsumowaniem, jakby, jakby się policzyłam z tą dramą po latach, bo nigdy Wam nie robiłam tego komentarza. Oprócz komentowania w komentarzach, film mój i Weronika został skasowany. My obie podjęłyśmy taką decyzję, że kasujemy te filmy z naszych kanałów. Ja nie chciałam. Ale nie na dogadaliście pasyć. się? Nie, nie, to my nie mieliśmy żadnego kontaktu przez lata. Kiedyś tam Weronikę z daleka gdzieś widziałam na evencie. To wszystko. Nie mieliśmy żadnego kontaktu, i później, po, po tym moim filmie, który nagrałam, który możecie sobie na moim kanale zobaczyć, jak opowiadam Wam o tym, co wtedy czułam, jak uważam, że byłam nie, niesprawiedliwie, nie przez Weronika, ale przez internet potraktowana, bo to o to mi chodzi, że. Mm, że po prostu jej film, który był jakimś tam filmem... Naprowadził widzów. Naprowadził widzów, to tak jak wiecie, Pudelek naprowadza y, swoich odbiorców i swoich y, czytelników i później oni zaczynają, przejmują pałeczkę i zaczynają szaleć w komentarzach w negatywny sposób. Oczywiście, co nie jest później jakoś filtrowane w tych komentarzach. Oczywiście, no wtedy, się, po co? wtedy się dzieje, wiecie, co chce, tam już jest wolna amerykanka i każdy wylewa bagno na, na tą jedną osobę. Tak jak wam mówiłam w tamtym filmie, uważam, że bo cała ta drama, która była, w ogóle jak każda drama w internecie, jest wina niewspółmierna, inaczej, kara niewspółmierna do winy. Ja poniosłam winę, że tam źle się umalowałam brzydko, nie umiałam zblendować cieni, makijaż był brzydki, nie użyłam y, bazy i tak dalej, tak dalej. To jest, wiecie, to jest temat rzeka. Ja wam mówiłam, że nie jestem makijażystką, ja sobie po prostu testuję. Jestem zwykłą dziewczyną, która testuje makijaż. Chociaż niektórzy mi ciągle piszą, idź na kurs do Maxineczki, naucz się w końcu, bla, 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 bla. Może ja pójdę. No... Będziesz lepiej niż ja malowałam. I co, i będę wtedy. Yy... Fajniejszy. Fajniejszy, bo będę <noise> miał kurs. I słuchajcie. Yy, uważam, że poniosłam niewspółmierną karę. Taki hejt w internecie, ta, takie wyzwiska, jakie dostałam. I ja usunęłam ten film, nie chciałam na to patrzeć. W ogóle obrzydł, obrzydła mi cała firma. Przestałam wspierać marka. film twój został skasowany bardzo szybko. No ale Weroniki były jeszcze przez lata dostępne. A to nie wiem, nie śledziłam tego. Jak w sensie mówiłam, mi chodzi, że wiesz, że oby Obydwie strony usunęły film, ale jej film dopiero zniknął jakiś czas temu. Nie, a... wiem. nie wiem, kiedy zniknął jej okay. film. Nie mam pojęcia. Nie chcę tutaj przetaczać, bo nie wiem. Nie znam tego faktu. Natomiast co chcę powiedzieć to. Weronika do mnie napisała, przeprosiła mnie na mailu. Pierwszy to był nasz kontakt od, od tych lat. Ja jej napisałam. Bardzo ładnie mi przeprosiła. Także ja, Weronika, nic do ciebie nie mam. Odpisami, że, że nic do niej nie mam. Wiem, że przeprosiła, że popełniła błąd i, i tyle. I. No tak, bo napisała, że miała wtedy 18 lat, i teraz po pięciu latach po prostu inaczej myśli i mm -hmm. wie, że. Inaczej na to patrzy. Ja tak, tak napisałam. Nic o niej nie mam, trzymam za nią kciuki. Fajny ma kanał, nagrywa dla widzów cały czas, widzę regularnie, także spoko, trzymam kciuki. E, i, I dzięki za przeprosinę. Przejęte jak najbardziej. Ja się nie gniewam. Ja w ogóle nie jestem osobą, która się gniewa. Ja po prostu. Oprócz męża. Przezemślnie, nie się <noise> <na mnie głos> gniewać. Po prostu. Po prostu mnie to wtedy zabolało. Tak. W latach Tylko może nie sama Weronika to spowodowała. Tylko widzowie. Mieliśmy po prostu taki Saigon przez to. Tak. Tysiące wiadomości, Bardziej mnie komentarzy. Bardziej reakcja internetu na taką po głupotę. Po prostu ludzie też. Nie wiem, czy oni czekają na taki moment, tak. że mogą się Wierzę wyżyć. w to, że ludzie są tak wściekli na co dzień na różne rzeczy, że taki moment, taka drama ich pozwala tylko. Pozwala im po prostu. Pozwala, to. wyzwala w nich tą złość i wtedy się wylewa. I wtedy są wyzwiska, wtedy, wtedy jest zmieszanie z błotem, wtedy jesteś najgorszy. Nie życzę nikomu dramy w internecie, bo to jest paskudna rzecz. Natomiast no, no to wszystko mija. Drama zawsze minie. I wiecie, i na szczęście jako twórcy możemy przejść do tworzenia dalej. Co było, to było, i tyle. Ja się nie gniewam, ja się nie obrażam, i okej. I okay. um, co chciałam jeszcze powiedzieć? No i filmy są usunięte, i tyle. Widziałam, Weronika też na, w jakimś wywiadzie na ten temat się wypowiedziała, bo mi pisaliście pod tym filmem, który teraz nagrałam, że, że taki wywiad się pojawił, faktycznie obejrzałam, powiedziała mi to, jakby na, powiedziała w tym wywiadzie to samo, co mi napisała w mailu. Ja odpisałam na maila. Weronika, pozdrawiam Cię, nie mam nic do Ciebie i, i życzę Ci wszystkiego dobrego Czyli na YouTubie. Czyli po YouTube. pięciu latach. Drama została zażegnana. A wiesz, co Mati powiedział wczoraj? Ale wiesz, że to nie jest drama, bo to No to po czekaj, czekaj, bo ja chcę powiedzieć. It's... No mów, Mati, dawaj. Co Mati powiedział? Co? Że powinniśmy razem nagrać podcast. <noise> to byłoby coś. O! Ja z Weroniką Jaguś. No ciekawe. Spoko, zapraszam. Myślę, się że na pewno spoko. było dużo wyświetleń. Miał. No. I malujecie się paletką Jeffrey Star. Które już nie ma. Ja, ale nowa paletka wyjdzie. O Jezu, nie chcę na te paletki. Ja już nie chcę tych kolorowych makijaży, mnie one nie interesują. Ale no. myślę, że Jeffree już miał swój czas. Swój świetny czas. Świętości. Zepsuł wszystko, wiecie, co, jak zaczął te jaki produkować na mięso. To było słabe. Słyszałeś co nie? mu zabraniasz produkować mięso, no. No ale miał wegańską firmę, Ale no, wiesz. ile osób produkuje mięso i... Nie wiem, ludzie się wkurzyli. No, no może nie przetrwajmy tak, mięsa. Inaczej, inaczej. On na początku pokazał te jaki, że ma tą farmę, na której hoduje te jaki. I wszyscy tak? się cieszyli, są bo są mięciutkie. Ale bizony, bawoły, coś takie. Flafi, mięciutkie tego. I on później na mówi, że sprzedaje mięso. takie jest taką gwiazdą, Jeffrey Star Ranch. Ja myślę, że to. super mu się to sprzedawało. Ale nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że na że początku Że produkował wegańskie było ok. Jako zwierzęta, jako swoje pec, jako swoje zwierzęta domowe je pokazał. Że tam chodzi, że je czesze, mm -hmm. że je kocha i w ogóle. I później powiedział w filmie wyjaśniającym, że tak, on kocha i tam, wiecie, dba o te zwierzątka jako pec, które są z przodu, a z tyłu ma całą hodowlę na mięso. I dbaje, tak, żeby w... było dobre mięso dla innych. Nie wiem, jakoś mi się to tak. No, jakby się nie gra tutaj coś. Nie gra coś wizerunkowo. Nie wiem. Może się troszkę z pr u ktoś pomylił. Kto? Jeffrey czy ktoś? A menadżerka to niego wróciła po latach. Słuchajcie, Madi, która odeszła, bo nie dawała rady. Kto by Nie dawała rady, a kasa się skończyła. Nie, myślę, że ten, że. A ona odeszła od niego wtedy, bo nie dawała rady, a teraz może wróciła, bo kasa się skończyła. Wróciła do niego. Myśli, że ten. Nie wiem. Może nie mogła znaleźć sobie dobrego miejsca. W social mediach? Myślę, że po takiej robocie znalazłaby się. No, myślę, że tak. I tyle rzeczy mu prowadziła, na pewno znalazłaby sobie dobrą pracę. Tutaj fajne pytanie się pojawiło. Właśnie Może... próbuję je przetoczyć, ale nie chciałem ci przeszkadzać. Dobrze, przytoczę je ja. Pytanie do was, pojawiło się na live. Jeżeli na przykład cała ta technika padłaby, czy potrafilibyście się w nowej rzeczyw rzeczywistości odnaleźć? Dotyczy to sklepów, komfortu, cofnięcie się w czasie. Co sądzisz? kiedy jakbyś sobie poradził jakby no nagle Czyli nie mamy to. telewizora tak Słuchaj bo naukowcy powiedzieli ja uwierzam takie że naukowcy powiedzieli A no już naukowcy dużo rzeczy gadali się że nie sprawdziło. może się zdarzyć że na słońcu będą te wybuchy które się zdarzają co jakiś czas i może się zdarzyć tak że elektryczność na ziemi nagle przestanie działać Okej okay. może się tak zdarzyć I wtedy cofniemy się faktycznie do czasów świecz króla świeczki <laughs> Wiecie będziemy ze świeczką dosłownie ten i Będziemy musieli dużo rzeczy robić ręcznie sami, będzie problem z komunikacją, będzie problem z. Uważaj, już sobie, pracą. wyobrażam służbę zdrowia, jak ma problem. To jest no na... dobra, no to powiedz, jak, jak to by na nas wpłynęło jako na twórców in internetowych? Myślę, że byłoby ciężko. Naprawdę. Wszyscy mówią zawsze na twórców internetowych, co będzie, jeżeli stracicie YouTube i nie będziecie mogli nagrywać. No. Spójrzcie też z własnej perspektywy, ile rzeczy wy stracicie. No, pomimo tego, że my nie będziemy nagrywali, to wy nie będziecie mieli czego oglądać. W ogóle nie będzie TikToka, Instagrama, nie będzie można zadzwonić do nikogo. Będziemy się spotykać, zbliżać bardziej, yy, będą spotkania, może. Ale zawsze takie... wszystko wypadło. Powiedzmy, dobra, masz auto, auto dalej jeździ, tak? To jest twój komfort. No nasze auto by nie jeździło. <głos> <głos> w sumie racja. Mamy po części hybrydę. Większość aut już jest... Yy... No nie większość, no część jest już hybrydowacza Chodzi o nie hybrydę tylko komputer. Sterowana też przez komputer, okay. więc okay. potrzebuje prądu. <laughs> nie więc... pomyślałam o tym. Mamy no rower, naprawdę. Darek, mamy rower. Ja bym się bardziej o lodówkę. <laughs> o lodówkę? Musiałbym no. zrobić sobie, mm, wiesz, taki w ziemi, jak to się nazywa? Lepianka? Tak, lepianka. <laughs> nie wiem, no, ja się Ja myślę, że na pewno bym się odnalazł. Bo ja jestem takim... Facetem, który większość rzeczy robi samodzielnie. No. Więc na pewno bym sobie coś zbudował i odnalazł się w tej rzeczywistości. Na pewno byłoby Czy ciężko, szczęśliwy? bo nie mógłbym na Google znaleźć jak coś zbudować. Musiałbym to wymyślić sam. O, i, stra i do książek. <laughs> się tak, cofnąć. teraz znajdź przepis na ciasto, wiesz, jakieś drożdżowe. Jakbyś to, to ciasto robił elektrycznie z piekarnik. Jakby ludzie gotowali bez termomiksa? No, to, Właśnie. Wiesz, teraz poproszę dziewczyn, naucz się przepisów na pamięć w razie czego, bo słońce walnie i nie będziemy mogli gotować. Przepraszam, ty jak ty byś ciasto robił w ogóle? Ja akurat znam z głowy. Nie, ale w czym byś robił to ciasto? W piecu kaflowym? No Czy przecież na... możesz na ognisku, Karolina, upiec Pff, w, w garnku żeliwnym y, chleb. Słuchajcie, mam mnóstwo garnków żeliwnych w garażu. Nie, no, na pewno byśmy dali sobie radę. Chodzi o to, koniec końców musielibyśmy sobie dać radę, ale myślę, że to by przerzedziło sporo społeczeństwa. Ale czy, czy byłbyś szczęśliwy w takiej rzeczywistości? Ale takie było pytanie? Nie, no ja się pytam, czy byłbyś szczęśliwy w rzeczywistości Z bez... Z O, specjalnie to robisz. Z co? tobą bym był zawsze szczęśliwa. A jak, czy ja bym była szczęśliwa? Bez Rosmana. <laughs> Bez kosmetyków. Ale przepraszam, nikt mi kosmetyków nie zabiera, ja zabieram Jak elektryczność byś utwardzała sobie hybrydę, musiałabyś no wrócić hybryd. do lakieru? Musiałabym. Wrócić do tradycyjnego lakieru. I ściągane e, e, hybrydy na folijkę. Słuchaj, ale kosmetyki też by się w pewnym momencie skończyły, bo maszyny by przestały te by, by były. Ale mamy do duży zapas. Ekologiczne i wiesz. Co? Ekologiczne. Kosmetyki Midło? takie, wiesz. Tylko, że później gdzie to przetrzymywać, te kosmetyki. <noise> Słuchaj, ale my mamy taki zapas, że tych kosmetyków, które wyprodukowane was na zostały teraz, to jeszcze by nam przez lata. Jeszcze przez lata wystarczyło. A myślisz, że ludzkość by się szybko odnowiła i podniosła po takim mm, czymś. Nie, ile nie, to jest? 20 nie, nie. lat, 200 lat, ile to by było? O, ja myślę, że dużo by osób, wiesz, wyginęło. Wygi zginęło, wyginęło. <laughs> zanim by, wiesz. Samoloty by nie latały, statki, nie by, transportu. statki by nie pływały. Słuchaj, przyszłaby zima, by była masakra. Zero transportu, wiesz, węgla. Mm. Wiesz, Chyba, że pociągi wiesz. Ale dobrze, Nie, to pociągi tak też są elektryczne gdybać. po części. No nie no to chodzi ale o. To, no, tramwaje nie jeżdżą. Chodzi... Autobusy w Warszawie nie jeżdżą. Bo są elektryczne już. Wrócimy do koni. Do koni? <grym> <grym> nie, mógłbyś się nie mógłbyś się przenieść na działkę, bo tam domek jest elektryczny. <grym> A, ale do. Mm, no tak. No, no gdzie byś Nawet masz... nie Nawet nie mogłobyś korzystać z wody, bo mamy pompę. No właśnie. Yes, a, jak, a jak to działa w bloku? też To jest jakoś tam elektryczna. woda tam? miejska, ale też ciśnieniowa. Ale też musi być pompa. Musi być pompa, nie? To byśmy nie, nie mieli wody? Nie. To do Wisła? Nie? Nie, mielibyśmy wodę, przecież mamy rzekę. Karo. Ps. Dalibyśmy radę. Rzekę mamy, mamy las, drewno by było. <gryby> jakoś mi się tak nie podoba. Wiesz, przede wszystkim na tą działkę byśmy się nie dostali tym autem, które, znaczy, które mamy obecnie. Które mamy obecnie. Tak. Ale to nie jest aż tak daleko, więc dalibyśmy radę. Jak nie jest daleko? Jest Pół daleko. Polski musisz jechać. Pół Polski to nie cała Polska, ale no. patrz obiektywnie. No. No jakoś byśmy się dostali. Na spacer 5 godzin. Co ty? Z 10 byśmy szli. Myślę, że parę dni. No sakra, nie, nie róbcie tego słońca tam. Słońce, ale to wiesz, jak się stanie, to się stanie. Szukujmy się na to. Ja myślę, ale, że to już nas nie będzie Ale tęsić. nie lubię, słuchajcie, tych. jest ten kanał riddle.pl i on, to są te treści za granicę. Nie lubię tych um, właśnie wizji przyszłości, że coś tam może się zdarzyć, że kometa może walnąć. Naukowcy mówią, że coś tam może się wydarzyć, bo to jest strasznie przerażające i takie robienie paniki, bo za, zaczęłam oglądać te filmy o tym, że wulkany mogą wybuchnąć i wtedy naprawdę będziemy mieli przerąbane wszyscy. Mamy blisko jeden wulkan w Niemczech, w Niemczech w w Niemczech jest ten wulkan duży. We Włoszech też cały czas jest przecież alarm, że może wybuchnąć ten wulkan, który jest nad Wezuwiuszem. Ale ja uważam, że wulkan to jest takie, wiesz, skrajne rzeczy. ale Zobacz, w powodzie czy pożary to już bo, jest coś się słychać, dzieje. Ale i... wulkan może w każdej chwili wybuchnąć, jeżeli masz taką świadomość, w każdej chwili może wybuchnąć. No to tak już nic nie zrobisz. No jak, wiadomo, jak będziesz robisz, obok. No to po co się martwić, jak już tak się wydarzy. Nie no i dlatego nie mogę oglądać tych programów, bo ja się bardzo denerwuję. A, A jak wybuchnie martwisz, w Stanach Yellowstone, to w ogóle będzie mieć wszyscy przerąbane, nie tylko w Stanach, ale i w Europie. Pół Stanów w ogóle będzie wymieciony, jak Yellowstone. Ale teraz buchnie. idziemy nad morze. Więc się nie będziemy martwić. Słuchajcie, tam nie ma wulkanów. E, zawsze mi córka pyta, czy w Polsce są wulkany, bo się bardzo tych wulkanów boi. E, słuchajcie, jedziemy nad morze i pytanie do was. Jak wy jedziecie nad morze, ja wiem, że część z was jest nad morza, więc macie ułatwiony... Ale ułatwione dla radzowiec. tych, co z Zakopanego jadą nad morze. Z Zakopanego, z Krakowa, z Wrocławia. Jedziecie nad morze, dajcie nam znać, czy, jak wy jedziecie. Po pierwsze, czy jedziecie w nocy, dzieciaki śpią, czy jedziecie w dzień, jak się wyśpicie. Czy jedziecie na weekend, czy jedziecie w tygodniu, czy jedziecie z pociągiem, pociągiem czy jedziecie z nocowaniem po drodze, jak jedziecie autem. To bo my planujemy interesuje. teraz nocować po drodze. Tak się nad tym zastanawiam, bo plan. trochę mnie przeraża ta droga, Darek. Bo trochę mnie przeraża. Powroty z jakoś są szybsze, ale jak się jedzie na to może. Ale nie widzę fanu jechać 10 godzin po prostu, to nie Sąsiad słabe. teraz jechał 9 godzin do Jastrzębiej z Warszawy i powiem wam, no wiecie, z przystankami oczywiście, tam no wiadomo trzeba... Siku jedzenie yy, 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 tam, i tam paliwo. Ale przeraża mnie ta droga. Dlatego będziemy mieli postój po drodze. W łodzi. To nie no za blisko. <laughs> nie, pytam na serio, jak jedziecie nad morze? Czy, czy wam ta podróż nie psuje urlopu? Bo trochę mi to zabiera. Ale energii. to przyjamy się, że wszystkim psuje urlop, że. Tracą pół dnia na. Ja podziwiam tych, co jeżdżą do, do Chorwacji autem. Teraz ja podziwiam z... właśnie tych ludzi, co jadą 16 godzin no. do Chorwacji, spędzają je za kół. No właśnie, teraz na, znajomi pojechali, ale ben, spali po drodze. Pamiętam, a z kolei. że jak my jeździliśmy do Bibiona, to zawsze nocowaliśmy. Zawsze nocowaliśmy. 8 godzin, faktycznie 8 godzin się jechało, ale ta trasa była dobra. Jak się już z Polski wyjechało, z tej Biosko biała tam później na Strawę i tak dalej, to już później ta trasa jest super. Przez Czechy się przelatuje momentalnie. Przez Austrię lecisz w ogóle, nawet nie wiesz, że, że zmieniać. Zatrzymujesz Austrię się, ale tam jest w ogóle bardzo spokojnie jechać. No Na bąbelki najechałeś. Ale wiecie co, jakoś ten. Widzicie, i możemy jechać 8 godzin do wiednia, do czy tam ile, ale nad Polskę może jest ciężej. No ale to wszystko inaczej przejechać przez granicę, pooddychać tym austriackim powietrzem. Czeskim najpierw. Najpierw czeski. Czeskie to szybko. Czy przy, słyszeliście historię, jak wracaliśmy kiedyś z Jackiem i z Paulino do Polski i zapomnieliśmy nie. zatankować w Czechach? Mm, piękna historia. Opowiem wam później przy okazji, następnym razem. Dajcie znać, jak jedziecie nad morze, bo jestem ciekawa. Kończymy powoli, moi drodzy? Tak, kończymy dzisiejszy podcast. Mam Ale nadzieję, ładnie że pachnie tutaj. Tym Bardzo jednak. ładnie nam tu pachnie. Jednak to chyba będzie dobry wybór. Zaraz zadzwonimy do Ani. Może nawet na wideo nam się uda zadzwonić i ustalimy zapachy. Yy, musimy kończyć, bo mam zaplanowaną sesję zdjęciową i muszę się zawijać. Ja muszę... się ewakuję na sesję, ja się ewakuję na nagrania do Hebe, bo muszę jedną rzecz dla was na jutro nagrać, ale mamy nadzieję, że Wam się podobało kolejny podcast. Piszcie, co sądzicie, piszcie komentarze, będziemy się odnosić w kolejnych. No i co, życzymy Wam wszystkim wspaniałych wakacji. Mamy końcówkę wakacji, ale, ale korzystajcie z tej pogody. Pięknej pogody. 33 ja czekam na wrzesień, i wtedy będzie cudownie, będzie 25 stopni, będzie spać. Dziękujemy, do zobaczenia.